Czym to ludzie są tu z tą gęsią? Na otwarcie KFC. Tak. Hop, jakie KFC. Ale by było. Na otwarcie mundialu w Rosji. Kubełek, stary, kubełek. Albo na Eurowizji. Ale to uważaj, bo gęsi są jeszcze w sezonie odlądnym do czerwca. Ale one nie są tłuste, te tłuste. Tłusta gęś. No to szanowni państwo, Commodore 64 dla informatyków. Mamy informatyków na sali? Mamy. Wow, jest. Z piwem? No, ale dobre piwo ma miło. Ostatnio kupiłem sobie w Żabce. Jest okej. Okay. Dobre jest. Czyli generalnie dwóch mam. Jest jeszcze ktoś, albo pani informatyk może też jest. O, jest. A, tam nie widziałem. Jest? Wow. A w jakim oprogramowaniu? Bo ja w Wordzie. I to, jak się okazuje, nie do końca dobrze. Mistpointa. Okej. Okay. Czyli grafika komputerowa. Nie, nie. Sieci. No to rybołówstwo. Rybołówstwo. Sidła. No. A ja, jest jeszcze takie, Java jest, skrypt. No, no bo ty masz stary telefon jeszcze. Exe. Exe jest jeszcze. No dobra, to a teraz tak, a który z informatyków... Okej, okay. To pierwszy komputer twój jaki był? Ojej. No. Stacjonarka zwykła. Stacjonarka. Ale... PC. No, PC. Ale miałaś okien, 98. 98. Tutaj od Gabriela Łukasza? Teleron, TF 98. 98. I tu u kolegi? Komodore. Proszę, taki sam jak mój, a ja informatykiem nie zostałem. Przez te gierki. Olimpiada była najlepsza. No to mamy, no to fajnie, to dobrze, że już jest ktoś, kto... Amigę ktoś miał? Amiga 500? Atari? Atari, szufa Atari. Ale ja, dobra, jaką grę pamiętasz z Atari? Przemytnik. Przemytnik? Co to był przemytnik? Ja Boga, jak żyję, to nie widzę przemytnik. Ty młody jesteś. No dobrze, że nie grałeś bez tymi. Nie, bo ja na Atari właśnie nie chodziły te gry na Commodore, co był na Atari. To jest wyżej inny system w ogóle, inna firma. To można się było ale to ten. A grałeś Poldek Driver? Nie, ale grałem w Franco. Z maluchem było, nie? Franco. A polska gra, no dopiero zaczynaliśmy wtedy tworzyć. I co, a później Wiedźmin i co? I grasz w 3 dni, dwie gry polskie, Franco i Wiedźmin. Grasz 3 dni w chałupie, dzwonię do Janusza, nie ma, nie? Co robiłeś? Grałem w Wiedźmina. Zasnął okna, do roboty nie łazi, ale i tak nie ma roboty, tam nie ma. Po co ma łazić, jak nie ma? Dobra, Commodore 64 i myślę, że zrobimy przerwę. Nie? Po komodorku, tak? Tak, a ten. No, dobrze. Trzeba się dotlenić na wieczór. Grałem w Chińczyka, no i w inne gry planszowe, w karty warcaby i okazjonalnie w szachy. Kiedy na rynku się pojawił Commodore i wszystko inne mogło schować się do szafy. Ów Commodore numer miał 64, w zestawie razem był z magnetofonem. Na dwa joysticki grało się na dwa playery, podłączyć można było go z telewizorem. Muzyka były tutaj na kaszetach i śrubokrętem się głowice ustawiało. Na każde wgranie trzeba było trochę czekać, potem w lotusa i w leminki się szpilało. Tak czas spędzałem na lemingach i wyścigach, a wieczorami przyszła pora na strip poker. Nie wiedzieć kiedy pojawiła się Amiga, razem z nią pojawił się Sensible Soccer. Go! Postęp techniczny, no i nowe technologie, gry na dyskietkach i pamięci aż pół mega. I wszyscy grając aż chwytali się za głowę. Prócz tej Amigi w życiu nic nam już nie trzeba, bo było wszystko co potrzebne do zabawy. Joysticki były przy tym dwa na mikrostykach i erotyczna gra pod tytułem Larin. Pójdę.
Tak mijał dzień za dniem i miesiąc za miesiącem. Na kalendarzu każdy rok kolejny tykał. I końcem stało się, co było zeń początkiem. Amiga w szafie kumplem stała się Chińczyka. I końcem stało się, co było zeń początkiem. Amiga w szafie kumplem stała się Chińczyka. Aż miał tej erotyki w Wiedźminie.